pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym od redakcji Echa. Dla świetlicy gromadzkiej w Łabędach Małych. No, jak wam się podoba? Dosyć tych zachwytów. Bierzcie pudło i jedźcie, macie sporo czasu, zdążycie. No, spełniły się marzenia wieszcza. Srebrny ekran zabłądzi pod strzech. A błagam was, zróbcie dokoła tej imprezy sporo szumu, dobrze? Przygotowałam przemówienie, a potem zorganizujemy dyskusję. A na miejscu włączy się telewizor i pokrzyku. No chodźmy, szkoda czasu. No, uważaj na kokardy. Tylko, że tam drogi nie najlepsze, zwłaszcza po deszczu. Uważaj. Cześć. Chyba tutaj. Słuchajcie, nie wiecie, gdzie jest pan kierownik? Myśmy tu przyjechali, przywieźli telewizor, miało być zebranie, a tymczasem nie ma nikogo, może przyjechaliśmy za wcześnie. Szukaliśmy kierownika, gdzie jest? Kierownik na zebraniu. To może ktoś z biblioteki? Wszyscy są na zebraniu kółka rolniczego w Łabędach Górnych. A może ktoś ze starszych? Starsi są w kościele w Łabędach Dolnych. A wy gdzie? A my w Łabędach Małych. Tak, to się zgadza. A nie możecie poprosić kierownika, żeby po zebraniu zaraz tu przyszedł? Poczekamy na niego. Dobrze. Słucham, o co chodzi? Przepraszam, ale właśnie wracamy ze wsi. Korzystamy z niedzieli i zmieniamy ludziom książki w domu. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Warszawy, z redakcji Echa. O. I właśnie chcieliśmy się widzieć z panem kierownikiem. To ja jestem kierownikiem. O, przepraszam. Raczyk jestem. Rowska. Buszewski. Rowska. W takim razie... Pan kierownik, pani kierownik pozwoli. Prosimy bardzo. W wyniku przeprowadzonego konkursu czytelniczego zdobyliście pierwszą nagrodę. Ten oto skromny upominek mam zaszczyt w imieniu redakcji Echa wręczyć waszej świetlicy. Życzymy państwu dobrego odbioru i dużo miłych chwil spędzonych przy naszym telewizorze. Pani wydaje się zaskoczona. Nie wiedziała pani o naszej nagrodzie? Oczywiście wiedziałam, ale nie przypuszczałam, że to będzie... Jak ustawimy telewizor? Gdzie tu jest gniazdko? Właśnie nie ma. A to nie szkodzi. Przeciągniemy z korytarza, przedłużymy sznur. Kiedy na korytarzu też nie ma. Nie ma. Jak to nie ma? Nie ma? W całym domu nie ma? Nie. A to nie szkodzi, przeciągniemy od sąsiada. Nie ma we wsi. Sąsiada? Światła. O. Mówiłem, że sydło wyjdzie z worka.
wcześniej czy później. No i co teraz zrobimy? Co to wszystko znaczy? Do domu, dzieci. Do domu. Nic tu po was. Nie trzeba było nic wspominać o świetle. No jakże nie wspominać? Myśmy przywieźli nagrodę. Telewizor kosztował tyle. Nie wiedzieliśmy, że nie ma prądu. Ba, w tym cały kłopot. A dlaczego się obraziła? Co to wszystko znaczy? Zaraz się wszystko wyjaśni. Bo wiecie, tu gdzie teraz jest świetlica, to ona stała na resztówce po parcelacji. Tam była szkoła i świetlica. A jak wybudowali nową szkołę uczewniej przyrody, wtedy zaczęła się awantura. Bo kierowniczka świetlicy wystąpiła o przydział tego budynku na bibliotekę i świetlicę, a kierownik PGR-u chciał zaraz zagarnąć go na magazyn. No i wygrał PGR. Nie, Rada Gromadzka przydzieliła na kulturę. Dziwne. Przestań. No i co? PGR został bez magazynu. Nie, magazyn wybudowali z inwestycji. Ale kierownik PGR-u obraził się na kierowniczkę i cofnął się. Jak to? Cofnął się? Dwa razy się cofnął. Światło jest daleko, za rzeką. I za dwa lata mieli założyć. Ale PGR światło ma. Już nawet zaczęli roboty instalacyjne. Kierownik chciał podłączyć światło. Ale jak ogłosili decyzję, że ma być świetlica, to się wypiął. U mnie musi być, mówi, ta sama jednostka. Ja nie mam takiego paragrafu, mówi, żeby inna jednostka. Jak się cofnął? Drugi raz? Od ołtarza się cofnął. Od ołtarza? Bo mieli się z kierowniczką żenić. Ale jak kierowniczka wygrała świetlicę, cofnął się. I wieś została bez światła, a ona bez męża. Coś takiego. No i co, i nie rozmawiają ze sobą? Nie rozmawiają. Żadnej książki od tej pory do rąk nie bierze, bo to od niej. O, to poważna sprawa. Daj spokój. A gdzie ona teraz może być? Żebym to ja wiedział. Nie przeszkadzam? Nie, skąd? Przyszła mnie pani namówić, żebym ustąpiła, czy żebym nie ustępowała? Ani jedno, ani drugie. Nie mam zamiaru mieszać się do pani prywatnych spraw. Chciałam tylko panią przeprosić. Nie myśleliśmy, że nasz prezent wywoła tyle zamieszania. Najlepiej będzie, jak go zabierzecie z powrotem. To niemożliwe. Zaprotokołowane, zaksięgowane, a poza tym światło jest konieczne. Gdyby pani... Gdyby kierownik zechciał... Niech pani nie wspomina o nim. Nienawidzę go. Rozumiem panią. Gdyby pani wiedziała, jaki ja mam los z jednym... No widzi pani. Niech się pani z nim rozwiedzie. Nie mogę. Dlaczego? Jeszcze nie pobraliśmy się. To niego pani rzuci. Chce pani, żebym porozmawiała z kierownikiem? To nic nie pomoże. To straszny człowiek. Dużo słyszeliśmy o waszym wzorowym gospodarstwie. Chcielibyśmy obejrzeć te wspaniałości i napisać o was w naszej gazecie. No a artykuł duży będzie? Co, i zdjęcie? A, oczywiście. No to proszę, tu jest całe nasze gospodarstwo. O, proszę, tam są warsztaty, tu jest chlewnia, a tam inkubatornia. No a tu obora. No proszę, od czego państwo chcą zacząć? No to może od obory, co? Proszę bardzo. Proszę, pani pozwoli. No, państwo trochę nieprzyzwyczajeni, ale to zdrowy zapach.
No co, ładne, prawda? To są wszystko krowy rasy NCB. NCB? Tak, nizinno-czarno-białej. To są przeważnie Holenderki, ale wszystkie naszego chowu. Tak? Strasznie ich dużo. A proszę pana, my budujemy nową oborę dla naszych jałówek. A to jest nasza rekordzistka. 5,5 tysiąca litrów mleka na rok. I to druga w województwie. A to jest nasza aktualna rekordzistka. Pierwsza w województwie. 6,5 tysiąca litrów rocznie. A jaki jest ogólny dzienny udój? Co? Dzienny... A, ogólny dzienny udój 2000 litrów. A jak państwo dajecie sobie radę z dojeniem tylu krów? A to zaraz państwu zademonstruję. Bo my, proszę pana, na bazie najwyższej techniki. A. Przepraszam. No co, zwariowaliście? Muzyka w oborze. No co, przecież jest niedziela, nie można... Zostawcie to i zakładajcie maszynki. Jeszcze nie pora. Ale przyjechali z Warszawy, trzeba im pokazać. Krów nie widzieli. Zaraz pokażę państwu mechaniczne dojenie krów. A ta muzyka, to było przygotowanie? Przygotowanie? Czytałam kiedyś, że muzyka w czasie dojenia zwiększa wydajność. Metoda bodźca. A tak, tak, my od dawna znamy tę metodę. To ja przepraszam państwa na chwilę. Po co ta okrężna droga, nie rozumiem. Trzeba było powiedzieć jasno, o co chodzi. Spokój. Teraz już nie można. Obrazi się. Widzisz, że robię, co mogę, żeby wykazać maksimum zainteresowania. A, czemu nie gracie? Raz grać, raz nie grać. O, grać. No a to? A to kto inny założy. No, puszczajcie muzykę. Muzyki nie słyszeli. Tracimy niepotrzebnie czas. Nie tracimy, tylko poznaliśmy jego słabą stronę. Słabą stronę. Każdego złapiesz na zdjęcie w gazecie. Nie w gazecie, tylko w Echu. Nie rób takiej grubowej miny, uśmiechnij się. Dobra, w porządku. Proszę bardzo, państwo pozwolą. O, to jest nasza mleczna droga. Do każdego stanowiska wokół całej obory doprowadzone są przewody. W metalowych wytwarza się podciśnienie, a szklanymi płynie mleko. Maszynki mają połączenie z jednymi i z drugimi. Obciągają mleko, które dostaje się do przewodów szklanych. I tędy spływa do zbiornika, który jest chłodzony mniej więcej do 4 stopni Celsjusza. To ja lepiej poczekam na słońcu. Dobrze, zaraz przyjdę. Proszę pana. Słucham. Ja chciałem jeszcze z panem porozmawiać po męsku. Myśmy tu przyszli właściwie po to, aby pana prosić, żeby pan dał prąd dla świetlicy. No nie rozumiem. Widzi pan, no wszystkim już wiemy. No dobrze, ale po co mam prąd? Nasza redakcja ufundowała nagrodę, telewizor, i oni go zdobyli. Teraz nie mogą z niego korzystać. Nie, nie dam. Musi pan zrozumieć tamtych ludzi, przecież światło, światło jest potrzebne. Mówiłaś coś? Co? Nie, nic. Zmarzłeś. Nie, skąd? Przeciwnie. Bardzo mi gorąco. Powiedziałam mu wszystko. No i co? Nie zgodził się. Wszystko zepsułeś. Gdzie on teraz jest? Poszedł gdzieś. Ale jeśli chcesz, możemy go odszukać. Tylko z góry uprzedzam, że to nic nie da. Nie, nie, nie. Ja już mam dosyć tej twojej dyplomacji. Idź do syrenki, zaczekaj na mnie. Są te kurczęta? O, naprawdę to panią interesuje? Bardzo. No to proszę. No, widzi pani te białe
To są leghorny? Tak. O, a te brązowe to karmazyn. A to wszystko było ukartowane przeciwko mnie, prawda? Przeciwko panu? Kto to powiedział? Świetlica zajęła pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym. I to podniosło autorytet kierowniczki, tak? A wie pan, co będzie, jeżeli zainstaluje się telewizor? O, to po moim trupie, proszę pani. Ludzie przestaną czytać książki, a zajmą się programami telewizyjnymi. I tak pięknie zorganizowana akcja kierowniczki przeciwko panu skończy się. Myśli pan? Pan będzie bohaterem, bo pan dał światło. A, i moje zdjęcie będzie w gazecie, tak? Na pewno. Daje pan prąd? Daję. Słowo? Co? A, zgoda. Ale jeszcze dziś. Tak, dziś. Ojej, dziś. Wołał? Cześć. Słuchajcie, zbliża się 1 maj, to chciałem was do odznaczenia. Pan coś potrzebuje z magazynu, co? Nie macie tam drutu elektrycznego 10 kwadrat? A nie, skąd? Nie ma. Nie, ale sprawdź. Ale nie ma co sprawdzać, przecież wiem, co mam w magazynie. Jak mówię, że nie ma, to nie, nie ma skąd. Tak. A w związku z tym 1 majem, to może by medal jakiś? Przecież ja medal już mam. W zeszłym roku dostałem. Aha, prawda. No a może premia jakaś, co? Nie no, premię to ja chyba dostanę, czy tak, no nie? A tak. A wiecie, że prasa przyjechała? Echo? Prasa? No. Nie, a co oni o mnie by tam mogli napisać? No, zawsze mogą zdjęcie wasze zrobić w gazecie. O, widzicie, ten długi doskonale robi zdjęcia. Kierowniku! Kierowniku! No może... Może tego drutu to by się trochę i znalazło. No i co? Wszystko w porządku. Przekonałam go. W jaki sposób? W bardzo prosty. Powiedziałam mu, że telewizor w świetlicy zniszczy cały dorobek czytelniczy. Przecież to nieprawda. Żadna telewizja ani kino nie zastąpią książki. Nie wierzę, żeby on był aż tak naiwny. On nie, ale ty. Przecież jemu chodzi tylko o pretekst. Jaki? Żeby się do niej zbliżyć, a ja mu ten pretekst dałam. To znaczy, że on ją kocha? Oczywiście. Ona jego też. Nigdy nie przypuszczałam, że tu chodzi o wielką miłość. Tete, nie tu, tylko tam. Dziękuję. A niech pani powie tej swojej kierowniczce świetlicy, że my kabel przeprowadzimy tylko do granicy PGR-u. A potem to już niech oni sami. Jest niedziela, ja nie mam ludzi. Dobrze, powiem. Dziękuję. No dobrze, dobrze. Dalej. Dobra. Pan kierownik bardzo panią prosi o pomoc. Dzisiaj jest niedziela, nie ma ludzi. No ale co my możemy? Zobaczę, może ktoś jest w świetlicy. O. Thank you.
Gotowe. Myślałem, że ten stary grat już nie wytrzyma. Dobra. No, czego się pani jeszcze martwi? Ma pani już prąd dla tej swojej świetlicy w porządku. Kolega pogniewał się na mnie. Miał przyjechać po mnie samochodem i nie ma go. Aha. A dokąd pani miała jechać? Do świetlicy. Zapraszamy pana. Na otwarcie telewizora. Tak to? No tak, tak? Wszyscy czekają. Aha. Więc to było znowu przeciw mnie, tak? Nie. No. Słuchaj, co ja im mam powiedzieć? No, powiedz im coś o gospodarstwie rolnym. To ona się obrazi. To powiedz coś o kulturze. To on się obrazi. To powiedz i o jednym, i o drugim. Dobra. No co, znowu zmowa przeciwko mnie, tak? Ale o nie, skąd? Nie, prosimy. A, proszę. W takich przypadkach zwykło się mówić o złotych rękach starych mistrzów, ale tu przecież przeciętny wiek zalogi nie przekracza jeszcze 30. Pracownicy stoczni Komuny Paryskiej. Dzięki nim technika budowy statków osiągnęła w Gdyni najwyższy światowy poziom. W suchym doku celem lepszego wykorzystania jego powierzchni montowano jednocześnie 3 jednostki. Drobnicowiec Lenino, trawler zamrażalnią Tarpan i potworka, czyli połówkę następnego dziesięciotysięcznika. Uroczystość wodowania jest więc dzisiaj potrójnie emocjonująca dla zalogi stoczni i zaproszonych gości. Proszę przystąpić do czynności wodowania. Rozbrzmiewa sucha formułka oznaczająca nadejście tego najważniejszego momentu. Nieście w świat sławę polskich stoczniowców i marynarzy. Życzymy wszyscy zgodnie z tradycją nowym statkom spod biało-czerwonej bandery. Oto miejsce, gdzie po raz pierwszy w Polsce runęły barykady dzielące czytelnika od książek. Biblioteka Ludzkiego Domu Kultury, czyli sam na sam z literaturą. Każdy może sobie dowoli buszować po półkach, kartkować, przeglądać. Trzeba tylko dla porządku pozostawić na miejscu wyjętej książki specjalną zakładkę. Co tam też śpiewają te nasze dzieci w przedszkolu? Ano śpiewają, najpierw zgodnie z programem oficjalnym. Będzie słońce, dziękuję. Zawsze niej, będzie niebo, zawsze niej, będzie mama, zawsze niej, będę... A potem już indywidualnie i dobrowolnie. Proszę nie narzekać na dykcję, nie gorsza niż na polskich estradach. Zachowa lubis i zaśpiewa dalej w księżycu. Dali walentynę twist. Mówiłam się jak dziecku, paluszku, bo niemiecku. Perfuma nie jest po to, by się pił, pił, pił. A ty mnie przedrygnąłeś i tamtą pokochałeś. To po co wtedy całowałeś tak? Prosiłam godzinami, byś przestał jeść palcami. Mówiłam co spasiba, co pardon, do, do. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Wbijałam w łeb jak dziecku, po rusku, po niemiecku. Nie po to jest perfuma, byś ją pił, pił, pił. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Przytyłeś mi ty lotrze, bo miałeś według potrzeb. Czy dziś obywatela na to stać? Stać, stać. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania. Na diabła mi potrzebny taki chłop, chłop, chłop. Wystawię ci rachunek za litki opierunek, za każdy pocałunek zapłać albo wróć.
Nic nie rozumiem, co oni tu piszą. Dziękują za telewizor i prąd. W ogóle pierwszy raz w życiu o tym prądzie słyszę. O co tu chodzi? Jakiś spór z PGR-em? No i co my mamy z tym wspólnego? Nie czyta pan własnej gazety? Wiecie, że mnie nie było przez dwa dni. A, byłbym zapomniał. Tu jest dla was zaproszenie na ślub. Kierownik PGR-u żeni się z kierownikiem świetlicy. Któryś z nich chyba musi być kobietą.